prowadziłeś swój film Moja nowa droga w cyklu konfrontacje polsko-amerykańskie. Jestem ciekawa, czy uważasz, że z punktu widzenia twórcy rzeczywiście jest duża różnica między tym kinem, nawet takim autorskim, polskim a amerykańskim. Ten film niezależny to jest ten, który nie jest tak naprawdę takim mainstreamowy, producent tego nie produkuje. Więc te budżety amerykańskie, myślę, niezależne, offowe, powiedzmy, jak to się tutaj nazywa, to jednak jest tak jak u nas jakiś super produkcja. Polska jest znana, że te historie są takie smutne, ciemne i tak dalej. I to jest doceniane na świecie oczywiście. Natomiast no, musi być ta nowa krew, no, świeża krew musi wchodzić. Twój film mówi o konflikcie pokoleń dorosłych dzieci z rodzicami. To się bardzo podoba. Wszyscy mówią, że jest mało filmów na ten temat i to jest fajne. Czy to jest dla ciebie ważny temat ogólnie jako dla reżysera? Każdy konflikt jest generalnie filmowym tematem, a ten temat był dla mnie jakoś tam bardzo osobisty i jest to konwencja taka komediowa i jakby myślę, że to też wyróżnia jakby ten film, że jakby zaryzykowałam i zrobiłam film komediowy, nie bałam się tego, bo jednak jest coś takiego, że jednak takie filmy smutne, o bardzo ciężkim kalibrze tematów, gdzieś tam się zawsze bardziej poważnie traktuje, a tutaj jest ważny temat, wszystko jest serio, a jednak w takiej bardziej lekkiej formie. Nowy film ma być takim, powiedzmy, ja to tak roboczo nazywam, się do tego na razie nie przywiązywałam, ale taki kryminał z wątkami erotycznymi i muzycznymi. Także ciekawy jakiś taki miks ma być, gatunkowy. Sprawdziłam się w tej komedii takiej rodzinnej, obyczajowej i pomyślałam, że właśnie teraz by było ciekawie zrobić jednak coś innego, a historia długo tam chodziła. No i tak to właśnie jest i wiem, że też moi koledzy, którzy z kolei bardzo depresyjne takie polski dół tak zwany robili takie filmy, to teraz często właśnie poszukują z kolei komediowych tematów, więc jakoś to się przeplata.